My teraz wszystko w swoich rękach, czyli przyjęcie, rozegranie i skuteczny atak. Nie ma przyjęcia. Jest. Rozegrania i ataku też zaatakować. Nie. Jest piłka w górze. Na lewo. Nie kończy Wójcik. I skrzydło. Jest. Zablokowana. Brawo. Zablokowana jest Karla Rueda. 8-8. Taka drobna... Nie, to nie była Karla Rueda, lecz... A jeszcze tam spojrzenie w kierunku sztabu szkoleniowego. Na kogo? Tam do prawej strony. Jest blok, brawo. Dobrze. Sikorska i Bełcik. Powiem tak, z niechęcią sędzia pokazuje, że to było boisko. Ale boisko było wyraźne i liniowy. Trzyma to. Wiem, że jak dziecko daje lizak. Jest trudna zagrywka kolejna Klaudii Kaczorowskiej. No to uwaga. I krótka nie. Brawo. Brawo. Bronią się co prawda jeszcze rywalki. Ale to na chwilę tylko. Świetnie, świetnie. Teraz fragment dobrej gry naszych dziewcząt. 11-8. Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję, na wykonanie trudnej zagrywki. Jest trudna zagrywka. I blok. Jest czapa. Jest kolejny punkt. Brawo, brawo, brawo. Ten wynik jest naprawdę korzystny. 14 punkt blokiem wywalczony przez polską drużynę. To dobry wynik. Jeszcze spokojniej pograć Durejczyk. Za czytelnie. Jest blok. Dobrze przeszkodziły sobie. To festiwal tutaj jest. Boisko. Możemy odetchnąć. Odetchnęliśmy. Taki powiedziałbym, mamy dość duży rozrzut. Nie chodzi mi o atak teraz wcale. Tak, no te emocje niewątpliwie przenoszą się na właściwie na każdą z akcji. Się wydarzyło. Karla Ortiz podsunął nam to, co jest najważniejsze, mianowicie błąd, rywalek i 14 punkt. Tak, 14-11. Blisko. No teraz nasza forma życzeniowa. Kończmy to widowisko wreszcie. Jeszcze nie teraz. 12 punkt Peruwianek. O proszę, tu jeszcze grajmy Frias. Dalej. Durajczyk. Na lewo. Zarośniska. No. I swoją kiwką wygrywa 15 punkty i wygrywamy to spotkanie. Wygrywamy 3-2. O, jest radość w naszej drużynie. To dobrze, że się dziewczyny cieszą z tego zwycięstwa. My też się cieszymy. I co? Chyba na tym poprzestamy dzisiaj, na tej naszej wielkiej radości. Tak, to na pewno jest najważniejsze w tym spotkaniu, że wygrały nasze dziewczęta i będą wracać do Europy, tak? Tak wracają jest. Ze zwycięstwem. Byłoby dużo gorzej i na pewno w gorszym humorze, gdyby ten mecz był przegrany. No teraz turniej w Holandii jeszcze za tydzień, no a później Koszalin. Tam trzeba być...